Dzień dobry Państwu. Nazywam się Joanna Rosą-Żmuda. Jestem pracownikiem Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Moje wystąpienie będzie dotyczyło zjawiska inflacji w gospodarce i kryzysu energetycznego. Obydwa zjawiska, jeśli utrzymują się dłuższy czas, są ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego kraju. Z kryzysem energetycznym mamy do czynienia wtedy, jeżeli na rynku danego państwa występują długookresowe braki w zaopatrzeniu w surowce energetyczne. Surowce energetyczne są oczywiście podstawą funkcjonowania każdej gospodarki. W związku z tym przerwy w dostawach, czy ograniczona ilość, która trafia na rynek, staje się problemem dla państwa, które jest tym faktem dotknięte. Do najważniejszych przyczyn kryzysu energetycznego możemy zaliczyć wzrost cen surowców energetycznych, jak również zmniejszenie ich podaży. Czyli zmniejszenie ilości, która trafia na rynek i która później podlega sprzedaży różnym nabywcom pochodzącym z różnych krajów. Musimy pamiętać również o tym, że surowce energetyczne są tak naprawdę dostępne bez większych ograniczeń w niewielkiej ilości państw. Te państwa skupione są w organizacji o nazwie OPEC. Do nich również dołącza Rosja, która jest bardzo dużym państwem surowcowym, która zaopatrywała przynajmniej do wybuchu wojny ogromną część państw europejskich, zarówno w gaz i przede wszystkim w gaz, ale również w ropę naftową, przepraszam. W związku z tym tych, którzy mają dostęp na każde żądanie do surowców energetycznych jest tak naprawdę niewiele państw. Większość państw na świecie nie posiada surowców energetycznych, a ich potrzebuje do tego, żeby gospodarka mogła funkcjonować. Albo są to państwa, które w niewystarczającym stopniu posiadają surowce energetyczne, czyli w całości nie są w stanie zabezpieczyć przy udziale swoich zasobów funkcjonowania pracy całej gospodarki. Więc tą pozostałą część, której im brakuje, muszą po prostu sprowadzać, importować. Właśnie od tych krajów, które czerpią dochody z tego, że posiadają bardzo duże złoża takich surowców i w związku z tym również je sprzedają, eksportują. Kryzys energetyczny jest, tak jak na początku już powiedziałam, jest bardzo dużym zagrożeniem, dlatego że przyczynia się do spowolnienia funkcjonowania gospodarki. Powoduje wzrost cen energii, tym samym wzrost kosztów produkcji, czy wzrost kosztów związanych z tworzeniem różnego rodzaju usług. Powoduje również jednym z rodzajów usług jest chociażby transport. Wzrost cen surowców energetycznych w bardzo dużym stopniu wpływa również na ceny transportu, a ceny transportu przekładają się z kolei na ceny dóbr ostatecznych czy usług ostatecznych, które później nabywają konsumenci na rynku. W związku z tym powstaje pewnego rodzaju zależność pomiędzy wysokością cen surowców energetycznych a
odbiorcą ostatecznym. Wzrost cen surowców energetycznych wpływa również na tak zwany poziom ubóstwa energetycznego, czyli związane jest to z coraz bardziej ograniczoną dostępnością tychże surowców dla gospodarstw domowych. W krajach, w których jest duże zapotrzebowanie, czy to na gaz, czy to na węgiel jako środek chociażby opałowy, wzrost cen powoduje często, że części gospodarstw domowych stać na coraz mniejsze ilości tego surowca. W związku z tym nie mogą sobie zapewnić odpowiedniej ilości, która wystarczałaby na ogrzanie swojego miejsca zamieszkania czy wykorzystywanie energii. Więc to jest jak gdyby dodatkowy problem, który bezpośrednio dotyka konsumentów, gospodarstwa domowe, tak? Nas, takich odbiorców ostatecznych. Oczywiście są sposoby na to, żeby radzić sobie z takimi trudnościami i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Pierwszym z takich sposobów jest dywersyfikacja źródeł dostępu do surowców energetycznych, czyli uniezależnienie się od jednego dostawcy, tak, na rzecz kilku. I importowanie, kolejnym sposobem może być również pozyskiwanie tych surowców w różny sposób, czyli możemy dostawać te surowce, mogą być przesyłane przez rurociągi, tak? Mogą być przewożone statkami. Mamy statki, które służą przewozowi gazu skroplonego czy ropy naftowej. W związku z tym różnicowanie dróg i różnicowanie dostawców zmniejsza ryzyko, że dana gospodarka stanie z dnia na dzień wobec trudności z pozyskaniem paliw energetycznych. Możemy tutaj się posłużyć przykładem z ubiegłego roku, kiedy 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie, co postawiło w bardzo trudnej sytuacji bardzo wiele państw Europy, państw europejskich, które w bardzo dużym stopniu były uzależnione od dostawcy rosyjskiego. A dostawca rosyjski, jedną z takich sankcji nakładanych na Rosję przez Unię Europejską, było ograniczenie, uniemożliwienie sprzedaży swoich surowców energetycznych, czyli między innymi właśnie ropy naftowej i gazu. I z dnia na dzień sytuacja bardzo się zmieniła w przypadku tych państw, które głównie swoje zakupy robiły właśnie w Rosji. W związku z tym to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie dywersyfikowanie źródeł, czyli poszukiwanie, korzystanie z różnych dostawców. Tak? Że w momencie kłopotów, czy właśnie jakiegoś konfliktu zbrojnego, czy jakiegoś jeszcze innego wydarzenia, które spowoduje, że nasz dostawca nie będzie się wywiązywał z kontraktu, będziemy mogli opierać funkcjonowanie swojej gospodarki na dostawach od innych dostawców, którzy będą mogli zwiększyć swój eksport na rzecz właśnie tych państw, z którymi mają podpisane umowy. Ponadto w tej chwili technologie pozwalają nam
A wręcz mamy taki obowiązek przed następnymi pokoleniami do tego, żeby odchodzić od paliw kopalnych jako surowca energetycznego na rzecz źródeł odnawialnych, tak? Czyli tworzenie, wytwarzanie energii z wiatru, wytwarzanie energii ze słońca. Co już się dzieje i wiele państw inwestuje w te nowe technologie, rozwija farmy wiatrowe, nie tylko na lądzie, ale również na morzu, rozwija farmy solarne, w ten sposób pozyskując energię i jednocześnie redukując swoje zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Więc to jest ten kierunek, który też w większym stopniu będzie chronił gospodarki przed problemami wynikającymi z nagłego zakończenia dostaw czy przerwania importu. W związku z tym takie sposoby należy wykorzystywać. Jeżeli chodzi o inflację, to proszę Państwa, inflacja jest jeszcze trudniejszym problemem do rozwiązania niż kryzys energetyczny. Inflacja jest procesem wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Tak, żebyśmy mogli mówić o inflacji, to wzrost ten powinien mieć stały charakter, który się będzie utrzymywał w określonym czasie. Z inflacją związana jest utrata wartości pieniądza. Tak? Czyli tak jak mówi definicja, że jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Czyli wzrastają ceny wszystkich, absolutnie wszystkich dóbr, które na rynku się pojawiają. Te wzrosty nie dotyczą tylko i wyłącznie jednej gałęzi czy jednego sektora gospodarki, tylko dotyczą artykułów rolnych, artykułów przemysłowych, półproduktów, surowców, usług, transportu. Więc w którą stronę nie popatrzymy, to te ceny się zwiększają. I inflacja, wzrost cen powoduje, że traci na wartości pieniądz. Tak? Inflacja nie powoduje, że tuż za nią kroczą podwyżki, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Chociaż w pewnym momencie narastająca, zwiększająca się inflacja będzie wymuszała podwyżki wynagrodzeń, co jest też bardzo złym sposobem na to, żeby inflację ograniczać. Więc jeżeli ceny rosną w szybkim tempie, to możemy powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc pozostaje nam do wydania czy do zabezpieczenia naszych potrzeb coraz mniej pieniędzy, dlatego że wszystko staje się droższe, a nasze dochody zatrzymują się na tym samym poziomie. Poza tym państwo również odnosi szkody z tytułu zwiększającej się inflacji, dlatego że są coraz niższe wpływy do budżetu państwa, co z kolei skutkuje również mniejszymi wydatkami na różne cele, które państwo w gospodarce i w społeczeństwie spełnia. Przyczyny inflacji są bardzo różne. Inflacja może być skutkiem wzrostu popytu, czyli zapotrzebowania na różne dobra, jakie pojawia się w gospodarce, co z kolei powoduje wzrost cen. Inflacja może być również
jej przyczyna może leżeć we wzroście kosztów wytwarzania, tak? Co może być na przykład spowodowane, takim pierwotnym czynnikiem może być podnoszenie wynagrodzeń, co w konsekwencji będzie prowadziło systematycznie, czy może prowadzić systematycznie do wzrostu cen towarów, które później pojawiają się na rynku. Jedną z istotnych przyczyn inflacji w gospodarce jest również wzrost cen w sektorze energetycznym, czyli cen surowców energetycznych. Ceny surowców energetycznych są składnikiem wszystkich dóbr i usług, które pojawiają się na rynku, bo energia jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli wytwarzać, czy to określone produkty, tak, czy tworzyć usługi. W związku z tym systematycznie rosnące ceny powodują utratę wartości pieniądza. Obniżają też zaufanie do tego pieniądza, obniżają zaufanie do instytucji finansowych danego państwa. W związku z tym jest mniejsze zainteresowanie inwestorów taką gospodarką, w mniejszej ilości napływa kapitał do tego, żeby nowe inwestycje czynić, żeby zwiększać zatrudnienie, tak, zwiększać dochody w gospodarce, dlatego że rosnące ceny i tracący na wartości pieniądz nie gwarantują inwestorom stałych, przewidywalnych dochodów w przyszłości. Więc tutaj w takim przypadku decyzje i kroki, jakie podejmuje państwo, a przede wszystkim banki centralne, bo one są odpowiedzialne za pilnowanie tego, czy w gospodarce ceny rosną, czy spadają. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, że są one zobowiązane do pilnowania stabilności cen w gospodarce i niedopuszczenia do tego, żeby się pojawiła inflacja. Tak? Inflacja, która wymyka się spod kontroli, która przekracza wartości, które są dla gospodarki bezpieczne i które wręcz są potrzebne, bo wzrost cen w gospodarce, niewielki wzrost cen w gospodarce w granicach od 0 do 2,5% w przypadku polskiej gospodarki z możliwością odchylenia plus minus 1 punkt procentowy powoduje, że gospodarka rozwija się szybciej. To jest związane z takim sygnałem, który jest wysyłany do producentów, że zainteresowanie na rynku na ich produkty ciągle istnieje i że ceny w niewielkim stopniu się zwiększają. Także jeżeli oni nawet ponoszą nieco wyższe koszty związane czy to z płacami, czy to z surowcami, tak, czy z innymi usługami, które muszą kupić, żeby wytworzyć gotowy produkt, będą pokryte w cenie ich produktu już później na rynku. Jeżeli ta inflacja rośnie o więcej niż te 2,5% i ewentualnie przekracza już te 3,5%, to jest już czerwone światło, sygnał ostrzegawczy właśnie dla Banku Centralnego, dla Rady Polityki Pieniężnej do tego, żeby wdrożyć procedury i wykorzystać narzędzia, którymi bank dysponuje, które spowodują zatrzymanie tego wzrostu cen w gospodarce i powrót cen do poziomu równowagi, tak? Czyli tego w przedziale od 0 do 2,5%.
Dlatego też, proszę Państwa, inflacja, ponieważ zjada wartość pieniądza, jest bardzo groźnym zjawiskiem. Wstrzymuje w gospodarce również inwestycje, a tym samym wstrzymuje rozwój gospodarki. Tak? A rozwój gospodarki jest ważny. Jeżeli gospodarka się nie rozwija z roku na rok, to a inne gospodarki odnotowują te wzrosty, to znaczy, że gospodarka stoi w miejscu, a nawet się cofa. Więc to jest oczywiście bardzo niekorzystny stan, niekomfortowy. Niewielki wzrost cen, tak jak powiedziałam, w gospodarce jest akceptowalny i nawet konieczny, tak? Natomiast wzrosty, trwały trend wzrostowy, utrzymujący się w dłuższym okresie czasu, absolutnie nie służy rozwojowi gospodarczemu. Tak, proszę Państwa, również są narzędzia, które banki centralne, w naszym przypadku Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, wykorzystują w celu ograniczenia inflacji. I takim najbardziej popularnym sposobem, najczęściej wykorzystywanym, to jest wzrost stóp procentowych. Chodzi o to, żeby zmniejszyć strumień pieniądza na rynku, ilość pieniądza na rynku, który później przeznaczany jest na zakupy. Tak? Różnego rodzaju zakupy. Te wyższe stopy procentowe powodują, że przedsiębiorcy mniej chętnie zaciągają kredyty, bo są one droższe. Pożyczenie pieniędzy z banku w formie kredytu więcej ich kosztuje. Tak? Muszą zapłacić wyższy procent. Podobnie nas, klientów, konsumentów czy całe gospodarstwa domowe, tak? My również zastanawiamy się nad tym, czy w tym okresie, kiedy te wysokie stopy procentowe obowiązują, opłaca nam się zaciągnąć kredyt, bo chcielibyśmy na przykład wymienić sobie samochód, tak? Albo chcielibyśmy pojechać na wczasy. W związku z tym bardzo często odkładamy takie decyzje do czasu, kiedy stopy procentowe będą niższe. Czyli wtedy, kiedy da się już tą inflację okiełznać, ona wróci do poziomu równowagi, czyli w naszym przypadku tych 2,5%, i wtedy banki centralne, banki komercyjne będą mogły obniżyć stopy procentowe, które znów będą zachęcały do tego, żeby zaciągać kredyty i zwiększać obecność swoją na rynku, czyli zwiększać popyt, tak? Zapotrzebowanie na różnego rodzaju dobra. Tak, proszę Państwa, ważnym bardzo zadaniem banku centralnego jest monitorowanie właśnie poziomu wzrostu cen na bieżąco. W razie nadmiernego wzrostu konieczne jest szybkie wdrażanie decyzji i właśnie tych narzędzi, którymi bank dysponuje, po to, żeby skutecznie blokować dalszy wzrost cen i powodować szybszy powrót do celu inflacyjnego. Tak? W momencie, kiedy inflacja wymknie się spod kontroli, czyli będziemy obserwować takie zjawisko, z jakim mamy do czynienia w tej chwili. Mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku również, kiedy inflacja była dużo, dużo wyższa. Ona w tej chwili jest w trendzie spadkowym, aczkolwiek nie oznacza, że już osiągnęła ten punkt docelowy. Ciągle jest na poziomie powyżej 6%. Czyli ciągle jest zbyt wysoka i
jeszcze przed nami pewien czas. Wszystko zależy od tego, jak będzie bank centralny wdrażał kolejne narzędzia do tego, żeby tą inflację obniżyć szybciej, tak? Albo będzie trwało to szybciej, a może trwać również dłużej. Najważniejsze jest to, żeby nie zwiększać ilości pieniądza na rynku, tak? Czyli nie zwiększać poprzez jakieś kolejne transfery do różnych grup, nie zwiększać poprzez wzrost wynagrodzeń. Oczywiście jest to bardzo trudna sytuacja dla nas wszystkich, dla tych, którzy pracują, dla tych, którzy prowadzą swoje biznesy, dlatego że ciągle mają mniej w kieszeni. Oczywiście ta utrata wartości pieniądza jest coraz mniejsza, tak? Bo z 18 mamy 6,5, ale ciągle odczuwamy tą utratę pieniądza, którymi możemy dysponować. Więc inflacja jest bardzo ważnym wskaźnikiem i wskaźnikiem, który, jeżeli nie zostanie dopilnowany jego wzrost przez taką instytucję jak bank centralny, może utrzymywać się w bardzo długim okresie czasu w gospodarce i w bardzo długim okresie czasu ograniczać możliwości rozwojowe gospodarki. Stabilna gospodarka to gospodarka utrzymująca równowagę. A jednym z elementów tej równowagi jest również poziom cen, tak? Na tym poziomie wzrosty nie większe jak o 2,5% rocznie. Zagrożeniem dla stabilności są różnego rodzaju kryzysy. Tutaj mówiliśmy o inflacji, tak? To jest właśnie kryzys związany z utratą wartości pieniądza. Mówiliśmy o kryzysie surowców energetycznych, który też wywołuje inflację, tak? Bo to jest wzrost cen tego składnika, który jest odpowiedzialny za ceny praktycznie wszystkich dóbr, które na rynku się pojawiają w mniejszym albo w większym stopniu, tak? Ten udział oczywiście surowców energetycznych, energii w wytworzeniu niektórych usług czy niektórych dóbr jest różny, ale te ceny i tak będą się zmieniać, jeżeli te ceny surowców będą rosły bądź też będą spadały. W związku z tym szybka reakcja jest bardzo ważnym elementem tej polityki przeciwdziałającej inflacji i przeciwdziałającej też kryzysom, takim jak chociażby kryzys na rynku surowców energetycznych. I za to odpowiedzialne są władze. Za to odpowiedzialny jest rząd, tak? Czyli państwo, moglibyśmy powiedzieć, bo tutaj rząd reprezentuje państwo, to on podejmuje decyzje i poszczególne instytucje państwowe są odpowiedzialne za to, co dzieje się na rynku, co dzieje się z pieniądzem i co dzieje się z cenami. Dziękuję państwu bardzo za wysłuchanie moich uwag i do widzenia.